Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 17, no nie wiem kiedy to publikować, czy 18, czy 17, może dzisiaj w sumie. No to 17 luty, słuchajcie, zapraszam was serdecznie na analizę techniczną. Oczywiście wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, no bo doradcą nie jestem, a każdy też fajnie byłoby jakby podejmował swoje decyzje, prawda? Lecimy z krótką reklamą i patrzymy w komentarze co do analizy. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam cię serdecznie do grupy GT, gdzie między innymi, słuchajcie, prowadzę portfel na żywym rynku, czyli od poniedziałku do czwartku aktualizuję, co kupuję, co sprzedaję, w co reinwestuję, co wygląda dobrze, także robię analizy, plus dodatkowo kurs analizy technicznej, czyli od A do Z, można się po prostu nauczyć w sposób łatwy, prosty i przyjemny, również strategie, którymi się poruszam i zarządzanie, którym się poruszam na rynku. Co sobotę mamy live'y o 20:00. Na żywo, więc jeżeli chciałbyś się czegoś nowego dowiedzieć, coś nowego zdobyć, jakąś nową wiedzę, to zapraszam serdecznie, link w opisie. Dobra, więc co do analizy, słuchajcie, tak patrzę po łapeczkach, no to kurczę, wszystko po jednej. Pamiętajcie, żeby łapeczkować też jakby to, co PayPal. Na pewno PayPal się powtarza, to sobie weźmiemy, bo to też gram w strategii i gram również, słuchajcie, w prywatnym portfelu. Też wam powiem, co kupiłem, co sprzedałem, oczywiście. Tylko pamiętajcie, że to ja robię w strategiach, nie handluję tak jak większość ludzi na rynku, tylko gram strategicznie. No i słuchajcie, tutaj jeszcze od... nie wiem, jak tutaj, nie będę czytać. Airbud albo Polimex. Okej, Airbud albo Polimex. Dobra, spoko. Może Airbud jako pierwsze, zawsze pierwsze do dziennika. Drugie do śmietnika. Grodno. Grodno też w sumie można walnąć. Czyli Grodno, słuchajcie, pamiętajcie jedną spółkę, bo ja i tak nie patrzę na dwie, prawda? Albo możecie pisać w sumie dwie, no to zawsze, ewentualnie zawsze mogę coś wybrać. Oczywiście wybieram losowo, ok? Czyli mamy Grodno, PayPal i Airbud. No to ok, no to przechodzimy a do grupy, zobaczymy co się na grupie działo. Dobra, patrząc na grupę, no to w tym tygodniu, słuchajcie, kiedy nam się tydzień zaczął, 12 lutego. No to w 5.10.15 zamknęliśmy, to jest strategia też 5.10.15, zamknęliśmy pozycję na Orlenie z zyskiem, wszystko z zyskiem i rozpoczęliśmy strategię 5.10.15 na CDR, czyli będzie aktualizowane. Na Shopperze w strategii została wzięta pozycja, ale podkreślam w strategii, to nie jest zwykły handel, jeszcze raz podkreślam, to nie jest handel kup i trzymaj. Dywidenda ADC została dodana, CDR odpalony został 15, czyli strategia została odpalona 15, dywidenda z O i wzięliśmy, słuchajcie, też w strategii, podkreślam, to nie jest handel kup i sprzedaj, taki naturalny, wzięliśmy UPS to PLN dodane, czyli taka nowość jakby do złotówki, handel amerykańskimi papierami. No ale zobaczymy, słuchajcie, co z tego wyniknie. Dobra, lecimy do wykresów. Na początek, słuchajcie, PayPal oczywiście i sytuacja taka, że też to rozgrywamy w strategii tego PayPala i są też strefy popytowe niższe, czyli 49,57 i 29,97. Tutaj mamy, słuchajcie, trendlinię, która jest bardzo wymowna, ponieważ dostaliśmy przebicie tej trendlinii, słuchajcie, czyli to jest dokładnie to miejsce i teraz, jeżeli się stąd nie zbudujemy, ok, no to będziemy przebijać dołek, prawdopodobnie, czyli jest to nadbicie, ale pamiętajcie, że jak nie chce rosnąć, to będzie spadać, znacie fejkowe wybicie jakby na rynku, prawda, no to powinno to spadać, jeżeli kolejny impuls nie pociągnie trendu, bo to, że tutaj nadbiliśmy, no to spoko, robimy korektę, ale jeżeli kolejny impuls nie pociągnie trendu, no to słuchajcie, spadki, łącznie z przebiciem dołka. Ostatnie zatrzymanie to była 16, prawda? Niestety na tej 16, słuchajcie, no przegapiłem jakby tą 16 tutaj. Kolejna strefa to jest tutaj, słuchajcie, też z zewnętrznego mierzenia, tylko już z tego ostatniego impulsu, który ja sobie zobaczę, czy on jest aktualny, bo w sumie nie aktualizowałem. Tak, aktualny jest. Jest to aktualne, ale tutaj, słuchajcie, dodałbym 2,058, prawda? Czyli tutaj te 2,058. I tutaj mamy bardzo jasną, klarowną i czytelną sytuację.
Do rzeczy, słuchajcie, do rzeczy. Zrobiliśmy nadbicia. Jeżeli jest to pierwsza fala wzrostowa, ok, to powinniśmy zrobić, jasne, korektę tutaj, ale z głębokim zejściem gdzieś w okolice tego miejsca i powinniśmy już zaczynać rosnąć. Jeżeli tego nie zrobimy, a wybijemy ten dołek, no to strefa popytowa następna to jest tutaj, czyli dokładnie tak jak była ta strefa popytowa. Czyli zrobiliśmy tu korektę i tutaj też możemy zrobić korektę, powiedzmy, pod tą trendlinię. Jeżeli dalej tutaj zejdzie głęboko i się nie będzie budować, to kolejną strefą jest ta strefa. Ok, ja tutaj mam odpaloną strategię grupową, ale to jest strategia, podkreślam, to nie jest jakby zwykły handel. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, będzie przez nas prawdopodobnie ta strefa również wykorzystana, jeżeli tutaj nie będzie, jeżeli tu będzie głębokie zejście i nie będzie tego budowania się trendu, prawda? Niestety przebiliśmy to i nie ma na razie reakcji dalej w górę i to jest zły sygnał. To jest taki sygnał, który może generować to, że jednak wybijemy jeszcze ten dołek. Prawda? Więc na PayPalu sprawa otwarta, nie ma tu złamania trendu, nie jesteśmy w trendzie wzrostowym, cały czas jesteśmy dalej w trendzie spadkowym, nie ma tu kompletnie żadnej informacji, że moglibyśmy rosnąć, jeszcze przynajmniej nie ma. Kiedy taka informacja się pojawi? Kiedy wybijemy ten moment tutaj, czyli jeszcze raz tą trendlinię i przebijemy ten wierzchołek, wtedy rzeczywiście atakujemy tego OPS-a i po tym OPS-ie, nawet po korekcie, jest już możliwość, słuchajcie, dojścia do 140 gdzieś tam dolarów, tam jest gap na tym poziomie. Więc tutaj bardzo prosta sytuacja pod rozegranie tak naprawdę i procentowo też to ładnie wychodzi, no bo gdyby to było, czy będzie, czy nie będzie, ja tu liczę średnio z tej pozycji, to jest 137%, natomiast jeżeli tutaj da sygnał spadkowy, w sumie pierwszy dał, zobaczymy, czy zjedziemy nisko i będziemy drugi raz atakować, czy nie przebijemy tego dołka, no to z tej drugiej pozycji już nam stawka rośnie do 200%, więc bardzo fajnie, natomiast no, trzeba tutaj troszkę wiedzy, słuchajcie, żeby tutaj dobrze to przyhandlować, ale przyhandlujemy dobrze, czyli będzie, słuchajcie, myślę, fajny wyniczek na PayPalu. Patrząc na dane finansowe, no to wszystko się zgadza, jakby zysk na akcję rosnący, więc jakby jesteśmy blisko, w mojej opinii, wyklepania dna. Czy to będzie to dno z lekkim przetestowaniem, czyli tak mówiąc, z lekkim tutaj głębszym zejściem, czy to będzie to dno, które już będzie tutaj wybijać, to jest kwestia, słuchajcie, raptem jednego impulsu, tak naprawdę. Dobra, lecimy do Grodno. Grodno, zobaczymy, co tam macie z Grodna. Grodno z polskiej spółki, dobra. Okej, tutaj coś już analizowałem na tym Grodnie. Coś już analizowałem na tym Grodnie. Mamy głębokie zejście. To jest to, co właśnie na PayPalu przed chwilą tłumaczyłem, prawda? Czyli jeżeli ten impuls tu wybija, no to potem lubi sobie przetestować. Jeżeli przetestował i jest tu popyt, no to słuchajcie, bardzo dobra informacja. I to jest złota strefa, tak? Czyli ogólnie zobaczcie, w punkcik, aptekarsko, że tak powiem. Złota strefa, o których wam ciągle, że tak powiem, tutaj nawijam. Złote strefy i szesnastka też w punkcik, elegancko. Elegancko, czyli mamy ładny klasterek pod wzrosty tak naprawdę na tym Grodnie. Ładny klasterek pod wzrosty. No i teraz słuchajcie, co dalej. Jedno zagrożenie malutkie jest tutaj. Z uwagi na to, że jest to pierwsza fala, druga fala i teraz idziemy w trzecią falę, to może to być ruch tylko trójfalowy i dalsza kontynuacja trendu. I niestety, słuchajcie, na Grodnie patrząc na wykres tygodniowy czy wykres dzienny, tak naprawdę potwierdzenie trendu jest dopiero na tym OPS-ie tutaj. I nie ma nigdzie wcześniej. Czyli tak naprawdę tu jest ten gap, możemy sobie rozszerzyć. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, wszystko, co tu będzie szło w górę, nie byłbym pewny, czy to jest jakby początek trendu, który będzie wybijać ten szczyt po korekcie ABC, prawda? Czy to jest tylko trójfalowa będzie korekta, która później będzie kontynuować serię dalszych spadków. Dopiero tak naprawdę mogę mieć, jak gdybym był w pozycji, mogę mieć pewność, że 15,78 jak przebije, to ewentualnie mogę tego nie sprzedawać, tylko trzymać pod wybicie szczytu. Zobaczmy sobie finanse, jak to wygląda, nie ma żadnego, nie ma nic. Przychody, no jakby takie na stałym poziomie, dochody tutaj ładne,
w trzecim kwartale. Więc kwestia tego, jak tam w raportach, jakie mają, że tak powiem, perspektywy, to też pewnie zaważyłoby na tej spółce. Natomiast niższy poziom, czyli jak to przebijemy, ten dołek, to niższy poziom to jest dopiero 6 zł. Ale na razie jest pozytywnie, bo mamy głębokie zejście, mamy pierwszą falę, która też głęboko zjechała, no i teraz budujemy się z tą trójką, prawda? Tutaj ta trójka, no ja bym tutaj strzelał w pokrycie gapa, czyli to minimum 618 do zaliczenia, czyli tak naprawdę jeszcze to miejsce, ale żeby potwierdzić tutaj, czy cokolwiek się tu zmienia, to dopiero na 1578. Jeżeli tu będzie jakaś mniejsza trójka, która nawet nie dotrze do gapa, no to słuchajcie, jest perspektywa na 6 zł. Okay. Bardzo też proste w analizie te grodno. Zobaczymy sobie Airbuda. Co tam macie na tym Airbudzie? Wola Boga. Tutaj jakąś strefę mam. Pewnie jest to zwykłe mierzenie zewnętrzne, znaczy wewnętrzne. Tak, jest to zwykła 38, ale zaraz sobie zobaczymy to w logu, bo widzę, że wykres jest długi, więc tutaj dokładnie 0,5 z zaliczeniem, słuchajcie, takiej 2-3 szósteczki w sumie, tak. No to słuchajcie, zasięg na Airbudzie wydaje się być w te rejony, ok, czyli dokładnie w ten rejon, dokładnie w to miejsce, tutaj, ok. Tu jest 618, na którą trzeba uważać, to jest ten moment, ale jeżeli tu reagowaliśmy korektą, to nie po to, żeby też tutaj reagować jakimś większym spadkiem. Tu może być jakiś przystaneczek. Natomiast to, co pozytywne, to w tej trójce swingowo-spadkowej, znaczy pozytywne i niepozytywne tak naprawdę, ale nadbiliśmy tutaj szczyt, czyli takiego lokalnego OPS-a, żeśmy tutaj wybili, słuchajcie. Z drugiej strony patrząc, ja już się przełączę na zwykły wykres, z drugiej strony patrząc na tych mniejszych interwałach, 618 zrobiliśmy, 2-3 szóstkę, 7-8 szósteczka w tym miejscu, czyli w razie spadków to miejsce nas tutaj chroni i to miejsce jest też pod rozegranie ewentualne, czyli dokładnie 29,1. Co nie neguje tutaj jakby tego całego układu, prawda? Czyli jeżeli tutaj, słuchajcie, to ten OPS to będzie tylko punkt B jakby korekty przed falą C jeszcze, no to to miejsce i tak jakby otwiera nam pole w to miejsce, prawda? Czyli ta korekta, która tutaj odbyła się z tego szczytu, czyli z tej 0,5 zniesienia, ona jeszcze może troszkę potrwać, znaczy potrwać, ona jeszcze może troszkę głębiej się rozwinąć tutaj do 7,86, co dalej nam otwiera drogę tutaj, czyli ogólnie rzecz biorąc do tego miejsca, co też byłoby tożsame z tym, że schodzimy nisko, prawda? Czyli w ten rejon. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze, słuchajcie, mierzenie zewnętrzne. Ok, dokładnie, mamy klasterek 1272, idealne miejsce, słuchajcie, jakby tutaj, żeby jeszcze spaść. Natomiast jedno nie wyklucza drugiego, że prawdopodobny zasięg będzie tutaj na tym Airbudzie na 72%, pod warunkiem, że obronimy tą strefę lub wybijemy ten szczyt. Czyli jeżeli będziemy spadać, to to musi zostać obronione, czyli tu musi być popyt, to można jakby zastanowić się nad rozegraniem, tak? Bo tu jest niewielki jakby stop loss. Jak ktoś się zna troszkę na analizie, no to jest w stanie odczytać, czy jest ten popyt tutaj, czy go nie ma. Natomiast słuchajcie, z drugiej strony, jakbyśmy się tu budowali, to po przebiciu jeszcze raz tego miejsca na pewno pójdziemy tu, stąd pewnie jakaś byłaby korekta i docelowo tutaj, jeżeli taka sytuacja będzie. Czyli w obie strony jest fajna spółka. I w dół, pod fajne miejsce, czyli to, i w górę, jeżeli będziemy to przebijać, pod to miejsce docelowo, pod to miejsce, tylko że stąd może, tak jak mówię, być jakaś korekta, nawet troszkę większa, prawda? Więc wygląda Airbud fajnie pod zagranie, w mojej opinii, prawda? W mojej opinii wygląda to fajnie. I tyle, i tyle. Napiszcie w komentarzu, co do analizy i lecimy z kolejnymi, słuchajcie, spółeczkami. Wszystkiego dobrego Wam życzę, miłego tygodnia i do usłyszenia w środę lub we wtorek. Trzymajcie się, hej!